Witam was, kochani, bardzo serdecznie na naszej farmie. No chciałem powiedzieć na mojej, ale niestety farma nie jest moja. No jest godzina 6 z kawałkiem. No i muszę powiedzieć, że kurde fajnie to wszystko wygląda. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie kurde... Znaczy, będzie na pewno dzisiaj robota, zobaczymy jaka jeszcze dokładnie. Natomiast na pewno trzeba będzie zebrać kamienie z tamtego pola, tam to jest pole numer 10, niedaleko tam, gdzie zbieraliśmy ziemniaki ostatnio. Ale przy okazji... no właśnie, kurczę, nie wiem, czy kukurydza będzie, kurczę, już dostępna. O, ktoś tam jedzie, kurde. No, także... Zobaczymy jak to pójdzie wszystko nam dzisiaj. No właśnie, kurczę, wstałem rano, bo muszę do koni iść i oporządzić konie, także tak to. Ktoś, kurde, jedzie tutaj. Ciekawostka. Ja nie wiem, czy to nie Lucy. Niby tak, chyba Lucy. No, cześć Lucy. No cześć. No, jak tam ogólnie? Bo widzę, że chyba byłaś u Jake'a, ale to nie moja sprawa oczywiście, no ale... Ale okej. Okay. Tak, przyjechałam na śniadanie. Zbieram się do pracy. No dobra, no to smacznego życzę. Dobra. Okej. No dobra. Dobra, w takim układzie, kochani. Będziemy szli powoli do koni. No, także pójdziemy sobie do koni. I zobaczymy, czy jak widzę pojechał, kurde, taki dziwny gościu, ani się nie przywitał, ani nic, no nic to. Dobra. W takim układzie. Tutaj są, powinny być nasze ziemniaczki. Moment, gdzie tu jest ta drabinka po tej stronie. O. Tak, są ziemniaczki. Kurde, spadam z tej drabinki, bo jest ślisko. Dosyć. O. No dobra, w każdym razie wiemy. Natomiast ja się kieruję szybko do koni. No i dzisiaj podobno ta wiata ma zostać rozebrana. Pewnie wieczorową porą. Już, także ja się szybciutko przejadę, no bo to trzeba rano, troszeczkę. O. Dobra, tam jest Amber, bardzo fajny konik, muszę powiedzieć, fajna klacz, no w sumie na Amber można się przejechać. Dobra, Amber, dajesz. No, jeszcze ciemno, kurde. No. Mnie szarżował, kurde, bo to... Dobra, stój. Ja muszę zamknąć to. No i się przejedziemy w sumie. Już taki delikatny... galopik. Chociaż to galop nie jest chyba, to jest galop. Jo. Albo to jest cwał. Kurde, jeszcze się nie wyznaję na tym. Niestety. Mój Fordzik jest. No właśnie, i ta kukurydza, kurczę, jeszcze niestety nie jest gotowa. Z tego co wiem. Natomiast pojedźmy troszeczkę, tylko nie za długo. Stój. Prr. I tutaj właśnie są buraki. Z tego co wiem. I no i właśnie te buraki trzeba będzie zebrać. One natomiast, jak mówiłem, prawdopodobnie będą całe na sprzedaż. Także nic nie będziemy tutaj zabierać stąd. Znaczy nie będziemy przytrzymywać tego, tak chciałem powiedzieć. Dobra, to ja wracam z Amber i widzimy się troszeczkę później, bo jest jeszcze ciemno. Jest drugi dzień września i no i trochę prac będzie nas czekało. I z tego, co rozmawiałem jeszcze wczoraj wieczorem, to te trzy pola będą łączone. To, gdzie tutaj było sorgo, tam, gdzie... Właściwie nie wiem, co tam było. I tam dalej,
Także te trzy pola najbliższe, aż do tego czarnego, to będą połączone. Dobra. Widzimy się za chwilkę. Okej. Trochę się jaśniej zrobiło. Musiałem jeszcze poczyścić konie. Szczoteczką. Szczotką. Nie szczoteczką do zębów, na pewno nie. No właśnie, kurde, tamto pole, ale to później. No i właśnie, to prawdopodobnie będzie połączone z, chyba z tym. Tu jest soja, która będzie później zebrana. Także to będzie jakieś takie dziwne pole, ale właśnie przekonałem pana Ayana, żeby jednak łączył te pola. Bo jest bez sensu, żeby mieć takie małe pola. No, także trochę pracy będzie jeszcze. I właśnie jak mówiłem, te trzy pola będą łączone. Także to na pewno i prawdopodobnie tam, gdzie była pszenica, będzie łączone z kukurydzą. Tylko oczywiście kukurydza później. Natomiast to tutaj jest bawełna, więc to będzie zaorane prawdopodobnie, bo sprawdzaliśmy z panem Ayanem ceny wypożyczenia i to jest jakaś masakra po prostu. No, natomiast na początek muszę odwieźć właśnie ten kombajn Grimę. Także pojedźmy już sobie śmiało. No naokoło, bo to naokoło trzeba. Za dużo tych maszyn tam. Właściwie tędy. No właśnie, bo te ziemniaki były. Tu ziemniaki były? Tu jest pole numer 10, które właśnie trzeba będzie dzisiaj prawdopodobnie kamienie zebrać. A tu co, ktoś się zagubił? Ciekawostka. Czy może te światła ostrzegawcze, bo to różnie z tym bywa. To nie ten? Nie ta Toyota Jayka? Chyba tak. Jesteśmy na miejscu, także teraz tylko szybciutko obniżymy ten tu z przodu. Dobra. O, zostawimy w takim stanie jak był, bo... Nie, troszeczkę bardziej. Okej. Dobrze, w takim układzie hops i tutaj mix, nie, to było odłączone, także wężę tylko i o, dobra, git i hoppa, dobra. No, to już sobie wrócę na spokojnie. No i dowiemy się właśnie, od czego mamy zacząć, bo konie są w miarę. Tam im chyba nie potrzeba. Na pewno trzeba będzie sprzedać, ale to się dowiem, czy i gdzie, te ziemniaki, tę resztkę ziemniaków. Znaczy, resztka ziemniaków zostanie, a te, które są obecnie w przyczepie, także z tym będziemy coś działać. Kurde, policji sporo tutaj jest ostatnio, więc ja tutaj powinienem się zatrzymać oczywiście, ale... Powiedzmy, że się zatrzymałem. Mam nadzieję, że nikt mnie nie widział. Dobra, to widzimy się na farmie. Nie ma. Nie ma tego chargera, kurde. Wiem, co tu kombinuję. Przecież tutaj się nic nie dzieje tak naprawdę, więc... Nie wiem, o co, come on.
No i kurczę, był skierowany w naszą stronę, a nie w stronę drogi. Gdyby chciał kogoś łapać za prędkość. No chyba, że z tyłu gdzieś miał kurczę ten. Całą suszarkę. Dobra. Idę do domu i się dowiem, co z tym kurczę, z tymi ziemniakami, bo to dobry pomysł jest, żeby już je sobie śmiało sprzedać. Kurde, no tutaj jeszcze pan Ian z tym walczy. Czy Josh? Nie wiem. Dobra. Chodzę i się dowiem. Okej, kochani, wszystko wiem. Muszę zawieźć do baru, ponieważ te ziemniaki będą potrzebne na frytki podobno, więc duże zapotrzebowanie na nie, także... Ale myślę, że tym John Deere'em nie. Także go odłączmy stąd. Cyk i myk. Czy tu jeszcze coś jest? Nie. No. Właśnie jakoś coś tak. Dobra. A zostawmy go gdzieś tu. Okej. Okay. Czy to są światła włączone? Nie, bo mi się tak wydawało coś. Dobra, także tego makormika weźmiemy, on jest szybszy po prostu. Jeszcze raz, także... Opa. Oczywiście całą kasę, którą dostanę, będę musiał oddać potem. Dobra. Ten bar, mi powiedział pan Ian, jest za stacją benzynową w stronę miasta. Tam standardowo jak jedziemy, nie? No. Trzeba będzie powapnować, ale to raczej na wiosnę przed zasiewem. O, cena jest całkiem niezła. Tych ziemniaków około 460 chyba. W sumie niedaleko tutaj, z tego co się dowiedziałem, niedalekie miasteczko to jest Goldcrest Valley. Tam też podobno farmy są. I ogólnie pola. Także spoko. No, natomiast kurczę, zima idzie. Nie wiem, co będziemy robić. Raczej kurczę, tylko zwierzętami się będziemy zajmować. Chyba, że no pan Ian coś wymyśli, ale wydaje mi się, że nie do końca. Może w przyszłym roku. Bo też kurczę, za dużo pieniędzy z tego, co wiem, nie ma już. Dobra, i tu jest stacja benzynowa i po lewej stronie gdzieś. A znowu ta Toyota tam. I tu jest bar. Dobra, przejdziemy w ten sposób. Nikogo tutaj nie ma. Całe szczęście. Rozumiem, że tu mam wysypać te ziemniaki. Chyba tak.
No, trochę tego jest, kurde. ...8704, całkiem nieźle. To trzeba przyznać. Dobra. A tu ładne pole kukurydzy, dość spore. Ruchu jeszcze o 7, czy o 8 raczej nie ma. Także okej. No i trzeba będzie chyba zebrać resztę ziemniaków i gdzieś, kurczę, je do naszego składziku jakiegoś wrzucić, ale to już za chwilę. No i następną, kurczę, robotą będzie zebranie kamieni z tego pola 10 i ogólnie przygotowanie. Bo to pole nie było w ogóle zasiane, nie wiem czemu. Podobno po prostu... O kurde, ten poleciał tutaj. Podobno ten Juan, czy jak on się tam, kurczę, nazywał? Już nie pamiętam. W każdym razie ten poprzedni pracownik, pana Ayana, powiedział, że te maszyny się, jeżeli będziemy chcieli tam zasiewać bez zbioru tych kamieni, no to się mogą, kurczę, no, popsuć, można by powiedzieć. Także... No i po prostu nikt tych kamieni nie zebrał, nie? Także tak to... wygląda sytuacja. No, a to będzie trochę. Wydaje mi się, bo to jest największe pole. Ale co ta policja tu robiła? Dlatego, kurczę, nie wiem. No właśnie, widać kamyczki już stąd. No i zobaczymy, co z tą kukurydzą w ogóle. Zostawię tę przyczepę trochę dalej, bo będzie przeszkadzała. Tutaj jest główny plac. Moment, tędy. A ta maszyna do zbioru kamieni jest tam, tylko właśnie, kurde, trzeba by wziąć jeszcze ewentualnie tamtą ładowarkę kołową i zebrać te ziemniaki, ale to podobnej kolejności, że tak powiem. No i dobra, kurde. Elho Scorpio 550. Ładne. No i tutaj mam nadzieję, że te koła szerokie, które mamy, będą ok. Bo naprawdę. Dobra. I co? Chyba już. No i kurde, ładnie. Dobra, nie ma sensu tego obserwować.
Trzeba zrobić timelapsa po prostu. I już. Okej, kochani, także jeszcze troszeczkę nam zostało. Właściwie to, kurde, nie jesteśmy nawet w połowie, ale jest tych niestety kamieni trochę. Natomiast zbiornik w tym, kurde, skorpionie na te niesamowite kamienie się zapełnia powolutku. No i kurde, tak to wygląda niestety. Muszę odbić. Także myślę, że za chwilkę gdzieś to trzeba będzie wysypać. Pytanie gdzie? No i pytanie, czy jest jakieś kurde miejsce, gdzie to można w ogóle składować? Powinno być. Zapytam pana Jana. No, 98%. 99 i tyle. Dobra. Gdzie co? Może tam na razie wysypię w tym trawniczku obok. Dobra, pojedźmy gdzieś tu. No tutaj na pole raczej nie. Sporo tych kamieni, 2000 litrów. To sporo. Może gdzieś tu, kurczę. Albo na łąkę. A tam koło koni. Może tu, tu. Tu będzie dobry pomysł. A, gdzieś tu powiedzmy. Dużo tego nie ma akurat. No i tę kurde ładowarkę czołową. Nie ładowarkę czołową, to jest ładowarka kołowa. Tę sobie potem weźmiemy, żeby te kamienie gdzieś zebrać. No i kurde, lecimy dalej. Tak naprawdę niespecjalnie mi się ta robota podoba. Powiem szczerze, jest nudna w cholerę. No ale cóż, ktoś to musi zrobić, a że pan Ayan ma tylko mnie, no albo syna, ale syn jest w pracy. I Lucy, z tego co widziałem, też jechała do pracy już. Do tego banku swojego tam. Dobra. I tutaj skończyliśmy. No widać, takie jest, kurczę, trochę podrapane, nie? A tu. No dobra. Szkoda marnować czasu. Rozłóżmy skorpiona jeszcze raz. No i w drogę. No i tak to kurde będzie wyglądało. Nie wiem, do której, do 11. No i później ewentualnie trzeba będzie z tym
z tą kukurydzą coś podziałać, tylko nie wiem właśnie, czy będzie gotowa. Pan Ayan powiedział, że ją sprawdzi i mi da znać. No, ale żeby takie kurde kamienie tutaj były, znaczy można by je w sumie wgnieść w ziemię przy pomocy rolera, ale go nie mamy niestety na stanie, więc no, trzeba będzie je pozbierać. No i tyle. Dobra, to ja lecę z tym, z koksem dalej. I już. Okej, kochani, niestety już jest 11, kurde, i powiem szczerze, że ta robota to jest jakaś tragedia. No, połowa mniej więcej zrobiona jest, bo tutaj jest troszeczkę może więcej po prawej stronie teraz. Więcej terenu, ale on jest węższy, więc wydaje mi się, że tu jest mniej więcej połowa. I zostawię sobie to na następny dzień. Natomiast jeszcze tutaj kawałeczek widzę, to może podnieśmy sobie. Tutaj ominąłem, także jeszcze tylko ten tu kawałeniek i to będzie prawie, że 90, no myślałem, że 99% będzie, ale to będzie na razie tyle, kochani, bo już, jak mówię, jeżdżę tutaj kurde ponad godzinę i końca nie widać. No ten znak trzeba będzie potem podnieść, a jeszcze go przejadę sobie, a co? Także na razie tyle, jeżeli chodzi o zbieranie kamieni na tamtym polu. One nigdzie nie uciekną raczej, jeżeli ktoś się zabierze, to tylko mi ułatwi pracę, jeżeli chodzi o jakichś złodziei. Także tak to, zostawmy te kamienie tutaj. No i kurde, dowiem się co dalej, bo nie wiem, czy tej soi, kurde, nie będziemy jeszcze nawozić, tej za nami tutaj. Kamyk w to samo miejsce. No, fajna maszyna. Nie wiem, czy ona na sprzedaż nie będzie, ale to zobaczymy. No, tak coś pan Ayan przebąkiwał o tym. Ona sporo kosztowała, a jak mówiłem, pan Ayan trochę kasy nie ma, a będzie musiał mieć jeszcze prawdopodobnie siewnik, bo kultywator mamy. Tam jest, na górze. Że mówię mamy, jako że będę go używał, nie? Dobra. O, gdzieś tu powiedzmy. Kabelek. I cyk. No okej. Okay. Dobra, w takim układzie. Tutaj pojadę po tę ładowarkę kołową i zbiorę te ziemniaki, tylko kurde, gdzie je mam dać, to nie wiem. Dobra, git. O, fajny ten makormik. Na razie żadnych, kurcze, problemów tutaj z nim nie było. Dobra, kluczyk jest, jest. Ominmy. Na razie żadnej wiadomości zwrotnej nie dostałem od pana Ayana, co robić z tą kukurydzą. Miał pan sprawdzić, ale nie wiem, czy ona będzie dzisiaj zbierana, czy nie. Natomiast, no właśnie, te ziemniaczki były tam gdzieś. To będzie malutko ich, ale. Coś tu, kurde. No właśnie, 330 litrów.
Na razie zostawię te ziemniaki na tej łyżce. O, wielka łycha. No i się dowiemy, co z nimi zrobić. Dobra. Idę się dowiedzieć, jakie są kolejne zadania. No i oddam kasę od razu. Mamy tę kasę jeszcze przelaną z tego baru. Okej. Oddałem kasę, natomiast pan Ayan zostawił mi 500 za moje tutaj osiągnięcia. Nie, no, za pracę po prostu. Plus część za ziemniaki, że mimo że mu zniszczyłem trochę, no to jednak nie spodziewał się takiej dobrego zysku z nich, a te ziemniaki stąd mam dać koło silosa. Później on sobie zabierze je. Znaczy, no nie będę wywalał ich stąd, tylko mam tutaj gdzieś zostawić. Także no to tak zrobimy. Dobra. No i faktycznie muszę wziąć ten opryskiwacz, który tam mieliśmy. I tę soję. Opryskać jeszcze, bo ona jeszcze się nada. Jeszcze do soi jeszcze trochę kawałek zostało. Tutaj jest drabinka. Cyk. Dobra. Tak, tylko że tutaj nie ma, jak widać, on jest pusty. Więc go trzeba będzie napełnić. Z tego co wiem, to jest za domem. Jedna paleta powinna starczyć. Jeden IBC. Będziemy tutaj przytachać. Także momencik. O kurde. Dobra, całe szczęście to nie jest pełne, kurde. I tutaj takie są delikatne wewnętrzne kółeczka. Ale to i tak. Sakra po prostu. Dobra. Trzeba będzie podjechać, kurde, jednak. No kurde. Nie ma siły. Trzeba będzie podjechać chyba od normalnej strony. Tej. Dobra, podłączmy wąż. Tu. Gdzie on tu ma? Gdzie on tu ma, kurde, wejście na tego węża? Tutaj, dobra. Widzę. Pod spodem. No i uruchamiamy pompę. No, 1442 litry. Akurat. W lustereczku. Jest ok. Dobra. To powinno starczyć na spokojnie. No, to jest wielki, kurczę, opryskiwacz, także tutaj myślę, że raz przejedziemy i powinno być ok. No. No, kurde. No, na spokojnie. Okej. Okay. No, to jest takie malutkie pole. No już.
Także zostawmy go tam, skąd go wzięliśmy. Ale już raczej nie będę parkował tyłem. Tak powinno być ok. Dobra, jest ok. Dobra, no to w sumie chyba tyle. 11:42. Raczej dzisiaj się już chyba nic nie wydarzy. Znaczy, może nie dzisiaj, ale na teraz na pewno się już nic nie wydarzy. Także ja wracam na lunch i. No i widzimy się w następnym odcinku. Kiedy to? Nie wiem, co będziemy robić, ale. Ale się dowiemy na pewno. Pan Aja na pewno znajdzie nam jakąś robotę. A co z tą kurde kukurydzą? Nie mam pojęcia. Także zobaczymy, jak ona tam będzie sobie rosła. No i prawdopodobnie jeszcze dzisiaj, kurczę, tylko że później już zbiorę sobie tamte kamienie, które były. Czy sobie. Nie, no nie sobie. Ale zbierzemy tamte kamienie i tyle. Ale nie będę tego pokazywał, bo to już jest po prostu taka nudna robota, że jak mi się nudzi, to co dopiero wam. Kochani, tyle. W tym odcinku trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa, pa.